Siemanko Miedziowi, wracamy w nowym roku na boiska Ekstraklasy. Na pierwszy ogień jesteśmy w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej. Zapraszam Was serdecznie na krótką migawkę z tego, co dzisiaj się tutaj działo. Ale zanim to przenosimy się jeszcze na chwilę do Lubina, bo tam chcemy Wam przedstawić Kubę i opowiedzieć Wam jego historię. Sprawdźcie sami, zaczynamy. Kuba, powiedz nam, jaka jest Twoja historia. Jak to się stało, że jesteś tutaj z nami i zaraz się pakujemy w auto i jedziemy do Poznania. No to miałem jechać na wyjazd, mój pierwszy właśnie do Poznania z moim wujkiem. No ale niestety się rozchorował. No i myślałem, że nie pojadę, po prostu byłem trochę załamany. Myślałem, że dopiero do Warszawy czy do Łodzi pojadę. Ale po lekcji fizyki, pamiętam, dostaję wiadomość od dyrektora właśnie Zagłębia Lubin. I właśnie, że chce się ze mną skontaktować, że od do meczu z Lechem. No i byłem zdziwiony, się skontaktowałem i się okazało, że zaprasza mnie, żebym właśnie pojechał na ten mecz. To po prostu niesamowite dla mnie było i świetne przeżycie i mam nadzieję, że Zagłębie dzisiaj wygra. Był lekki szok, jak Marcin zadzwonił do ciebie? Tak, naprawdę. Nie dowierzałem, że to się dzieje. Długo już chodzisz na Zagłębie? Od dawna jesteś kibicem? No, trochę jest. Pamiętam jeszcze Ligę Europy, jak graliśmy z Sądryjską. Ale no, chyba mój pierwszy mecz to z Arką. Tak? Czyli twój pierwszy wyjazd dzisiaj przed tobą. Tak, dzisiaj pierwszy. Ale... Uradowany, emocje bardzo, są. Naprawdę. No to dobra, to wsiadamy w auto i jedziemy. Arek, przekazaliśmy Kubie koszulkę od ciebie. Kazał ci bardzo podziękować. Powiem ci, że trochę wzruszony był. Tak, bardzo mi miło. Nam miło ogólnie, że możemy pomóc w takich sytuacjach, to jest najważniejsze, więc oby nas dzisiaj wspierali bardzo głośno i na pewno tak będzie, bo top. Spora grupa dzisiaj, 1500 ponoć ma być łącznie wszystkich kibolców, także... No, to rekord chyba. Będzie dla kogo grać dzisiaj. Będzie grać. Także trzymamy kciuki za głębię. Jaki wynik obstawiacie dzisiaj? 3-0 dla Lecha. 3-0 dla Lecha? Jakiegoś zawodnika Zagłębia znacie? Nie. Żadnego? Nie. Nawet bramkarza nie znasz Zagłębia? Nie. Nie znasz bramkarza Zagłębia? Nie, ale... Pepa. Jaspis Burin. Dobrze ci tu podpowiadają, no. Pepa. Jasiu. No Jasiu. Jasia powinieneś kojarzyć. Jasiu tu trochę pograł. A ty ile obstawiasz? Jaki wynik? 2-1 to. 2-1? A ty znasz jakiegoś piłkarza Zagłębia? Poza Jasiem? No. Jaki wynik dzisiaj stawiacie? No takie mocne 3-1 dla Lecha. Mocne 3-1, To jest dla mnie 4-1. 4-1 dla Lecha. 2-1-4-2. 2-1-1. Wysoko. 2-1 dla Lecha. Oglądacie tutaj rozgrzewkę Zagłębia. Kto najlepiej wygląda z Zagłębia? Której? Piątka. Aleks Ławniczak. Żadek. Duży, wysoki. Ale też nie zdjęcie? Zdjęcie nie, ale możecie mi powiedzieć do kamery, jaki wynik obstawiacie. 2-1. Lecha. 2-0. A znacie jakiegoś piłkarza Zagłębia? Tak, Burić. A Burić, o, no w końcu. Zawodnika, a nie bramkarza. No ja zawodnikiem, no co? Jak? Dowiek i Dąbrowski, no co ty Kornali. Znasz kolego, sporo zawodników. Kornalik, to trener. Powiedz mi, skąd jesteś? Z Lubina. Z Lubina? Sam przyjechałeś, z kim jesteś, z rodzicami? Tak. Z tatą? Tak. Jak trafiłeś na ten sektor? Jaki wynik obstawiasz dzisiaj? 2-1 na Zagłębie. Dla Zagłębia? Na kogo liczysz najbardziej z naszych zawodników? Tomka Pieńko wychodzi w pierwszym składzie. Myślisz, że coś strzeli dzisiaj? Myślę, że jest. Super, oby. To baw się dobrze, koleżko.
jest czule. Zaginąłeś w głowie. Dobra, będę hałasował. Piła. Wsiadł, idziesz w dół.